SUV, czyli Sport Utility Vehicle. Zastanawialiście się może, jak często tym mianem określamy samochody, które ze sportem to mają tyle samo wspólnego, co ja z top model? Tymczasem to ma 5 z hakiem do setki. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witam w kolejnym materiale na kanale. Może słowo do osób, które nie są do końca zaznajomione z całą gamą Volvo. Otóż mimo tych 5 sekund, o których przed chwilą powiedziałem, to wcale nie jest najmocniejsza wersja XC60, ponieważ mamy jeszcze T8. Ja opowiem dziś oczywiście o T6, ale też postaram się zastanowić, czy jest w ogóle sens dopłacania do mocniejszej o kolejne 100 koni T8. Także za chwilę przechodzimy do tematu. Jeszcze kilka słów do osób, które zainteresowane są zakupem samochodu, ale używanego. A wszystkim takim osobom polecam serwis Car Vertical, który dla moich widzów przygotował 20% zniżki na pobranie raportu dotyczącego Waszego potencjalnego zakupu. Czego dowiecie się z takiego raportu? No to na przykładzie tej Hondy Civic, gdzie widzimy, że zgadza się stan kilometrów, zgadza się też status prawny, ale patrzcie na to. Co prawda w 2020 roku ten samochód wyglądał w ten sposób, czyli całkiem zacnie, ale w roku 2019 wyglądał tak. No i powiedzcie, dalej zainteresowani? Bo ja na pewno nie. Z raportu dowiemy się oczywiście wiele innych rzeczy. Kiedy samochód został zarejestrowany, ile mogła wynieść naprawa takiej szkody? Tu na przykład między 40 a 60 tysięcy. Także dziękuję. Potwierdzimy sobie specyfikację takiego samochodu, czy tu wszystko się zgadza. I masę innych rzeczy, także pamiętajcie, aby zawsze uważać, sprawdzać samochód z każdej możliwej strony. I przypominam, że z moim kodem raport pobierzecie 20% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, słuchajcie, chciałbym zacząć od tematu, który w tego typu samochodzie może być szczególnie istotny. A może nawet powiem więcej. Jeśli jest tutaj grupa osób, której spodobał się ten samochód, tak wstępnie, są nim zainteresowane, to po tym, co za chwilę powiem, ta grupa może się trochę zawęzić. A o co dokładnie chodzi? Otóż chodzi o bagażnik. A konkretnie o to, że po jego otwarciu ukaże się nam 468 litrów przestrzeni bagażowej. Możemy tu co prawda podnieść podłogę, ale ukryty pod nią schowek może służyć w zasadzie za miejsce do przewożenia kabla do ładowania. No i teraz tak, jeśli zastanawiacie się nad zakupem niemałego przecież SUV-a, który miałby służyć za auto rodzinne, co miałoby sens, no to 468 litrów przestrzeni bagażowej, może tu być różnie, także polecam to sprawdzić. Skąd natomiast tak mała wartość? Ano stąd, że T6 to oczywiście plug-in. Co znajdziemy w pluginach? Znajdziemy silnik z przodu, ale też musimy wygospodarować miejsce na silnik z tyłu. To też nie tylko silnik, ale kolejna bateria. Może nie jakaś duża, ale zabierająca kolejne miejsce. Miejsce, które trzeba znaleźć. Także ten wątek, czy po prostu ten bagażnik, zdecydowanie polecam sprawdzić na sobie w praktyce. Natomiast zdecydowanie lepiej jest z miejscem na kanapie. Zobaczcie, przy moich 182 cm wzrostu mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. Nie uderzam kolanami o fotel kierowcy, tak samo przestrzeń nad głową, mimo tego ogromnego dachu panoramicznego, który mi się swoją drogą bardzo podoba. To znalazła się tutaj odpowiednia ilość miejsca i nie mówię tylko o sobie, ale też nasz automoto vlogowy Grzesiek. Tutaj już 192 cm wzrostu zmieścił się w tym samochodzie bez żadnego problemu. A sprawdziliśmy to dość mocno, ponieważ przejechaliśmy 2 dni temu kilkaset kilometrów i Grzesiek jechał z tyłu. Chyba pierwszy raz od 20 lat, ale jechał i kompletnie nie narzekał. Chociaż jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to jedną rzecz bym znalazł. Otóż tunel przed kanapą jest naprawdę duży. Jeśli ktoś miałby jechać jako trzecia osoba na środku, to raczej nie polecam. No i dobra, tył mamy załatwiony, przeskakujemy do przodu. Pierwszą rzeczą, o której muszę powiedzieć, są fotele. Ja te fotele uwielbiam. Tak jak powiedziałem, przejechaliśmy 2 dni temu jakieś, nie wiem, 400 km i ja z tego samochodu za każdym razem, nawet po takiej trasie, nie jakiejś ogromnej, ale to już jest trasa, wysiadam mega zrelaksowany, nic mnie nie boli, wręcz powiem odwrotnie, ja tu odpoczywam. To jest w ogóle taki samochód raczej do odpoczywania, mimo tej ogromnej mocy, do tego zaraz przejdziemy, ale fotele są fantastyczne, przy czym tutaj ogromna gwiazdka. Jeśli się dobrze przypatrzycie, to zobaczycie, że te fotele są dość mocno wyprofilowane. I teraz dla jednego to będzie zaleta, tak jak na przykład dla mnie, ale ktoś wsiądzie i tu coś będzie uwierało, tu będzie niewygodnie, tu coś będzie się wpijało. Także po to o tym mówię, abyście pamiętali, że
To, że ja powiedziałem, że ten fotel jest fantastyczny, to znaczy, że ten fotel jest fantastyczny dla mnie. Ale zdecydowanie takie nietypowe fotele, nie mówię tylko o tych, ale jeśli fotele są chociaż trochę niestandardowe, to przymierzajcie się do nich. Poproście sprzedawcę o samochód na, nie wiem, godzinę. Pojedźcie gdzieś na jakąś obwodnicę, jakąkolwiek drogę, która nie będzie trwała 5 minut wokół salonu, bo tam nic nie sprawdzicie. Posiedźcie chwilę w tych fotelach. Tak jak mówię, ja się tutaj czuję fantastycznie. Wszystkie osoby, które ze mną jechały, też to potwierdzały, ale te fotele są trochę specyficzne. Ja je uwielbiam. Co do jakości materiałów, to myślę, że tutaj sprawa jest jasna. One są miękkie, one są bardzo dobrze spasowane. Ja w tych wnętrzach przebywać uwielbiam, chociaż jeśli mam wypowiedzieć swoje zdanie, to zdecydowanie wolałbym jasny środek. Mnie się te drewienka nie do końca podobają, też ciemna skóra. Oczywiście są dwie grupy. Jak wolicie ciemną, to spoko. Ja zdecydowanie wolałbym jaśniejszą, ale to jest kwestia wyboru wersji. Natomiast proszę, pozwólcie, że nie będę się zagłębiał w ten system googlowski. Robiłem to już 1000 razy, wszyscy robili to już 1000 razy, może w takim dużym skrócie. Nowe Volvo to są chyba jedyne samochody, w których ja nie potrzebuję parować Android Auto z telefonu z samochodem. Czemu? Ano dlatego, że w takim dużym uproszczeniu tego Androida macie tutaj wgranego systemowo. Mamy tutaj mapy googlowskie, mamy Spotify'a i tak dalej, kolejne aplikacje, możemy się pologować do wszystkiego, że tak powiem, tutaj w samochodzie. I co to daje? Odpada nam każdorazowe parowanie telefonu, który jak się połączy, to spoko. To powinno się dziać automatycznie, ale wiecie, że nie zawsze tak się dzieje. Po drugie, ten telefon będzie się też mniej rozładowywał, jeśli go nie podłączymy gdzieś tam w trasie, no bo te wszystkie dane, na przykład z mapy, nie będą pobierane, że tak powiem, z telefonu. Także to jest całkiem spoko patent. Pozwólcie, że nie będę tego dalej rozwijał, bo nie chcę, aby każdy film o Volvo był taki sam, albo żeby mówił ciągle to samo, więc lecimy dalej, chociaż chyba znowu powiem to samo, bo jeszcze jeden aspekt. Klimatyzacja. Jak być może widzicie, tutaj jest kilka przycisków, ale one są w sumie nie wiem po co, bo sterowanie klimatyzacją odbywa się w pełni dotykowo. Ja to czasami w Volvo, nie chcę powiedzieć chwaliłem, ale mniej krytykowałem, przez to, że te wskazania często są duże, że te ekrany potrafią być naprawdę spore. Mówię, że potrafią być, bo mamy też mniejsze auta, tak jak XC40 czy C40 i tam jest oczywiście ekran mniejszy. Natomiast generalnie da się oczywiście obsługiwać to w miarę intuicyjnie, da się do tego w miarę przyzwyczaić, ale ja cały czas twierdzę, że to jest trochę jak obsługiwanie smartfona w trakcie jazdy. Zresztą mamy tu nawet Androida. Dla mnie to jest mniej wygodne, czy nawet mniej bezpieczne, mniej takie poręczne, mniej intuicyjne niż przycisk albo pokrętło, także i tak z tym nic nie zrobimy, chociaż zauważam, że wielu producentów wraca do przycisków. Nie wiem, jak będzie w Volvo. Dobra, to uznajmy, że to mamy załatwione. Teraz jeszcze kilka spostrzeżeń. I tak, mamy tu na szczęście Auto Hold. To być może oczywiste, ale z drugiej strony nie ma tego jeszcze w każdym samochodzie, także wolę wspomnieć. Mamy ładowarkę indukcyjną, która jest moim zdaniem za krótka. Albo inaczej, jak nie wieziecie nic tutaj, jakiejś kawy czy picia, to telefon się zmieści. Ale jeśli coś postawimy tu, a w zasadzie dwa kubki, no to już może być różnie. Zwrócę też uwagę, i to podkreślam, na ogrzewanie przedniej szyby. To jest kapitalny patent. Ja to wręcz kocham w zimę, ale te druciki, które tutaj są, po prostu widać. One na pewno nie będą zauważone przez każdego, czy może nie każdemu będą przeszkadzały, ale wiem od osób, które mają okulary korekcyjne i na przykład jadą w nocy, pada deszcz, że czasem to zauważają. Także się przypatrzcie może chwilę dłużej. Albo po prostu zwróćcie na to uwagę w trakcie jazdy testowej. Żeby się nie okazało, że to zacznie przeszkadzać, ale już po zakupie. Kolejna rzecz to zegary, które generalnie mi się bardzo podobają, tylko ja to zauważam taki duży, niewykorzystany potencjał. Otóż one mogą mieć z lewej i z prawej strony takie fajne wskazania, ale na środku jest albo mapa, albo nic. Nie wiem, czemu Volvo upiera się nad czymś takim, a zauważam, że większość osób, które z tym jeździ, mówi, że to trochę bez sensu. Może, żeby być precyzyjnym, tutaj mogą pojawiać się wskazówki z nawigacji, jeśli sobie jakiś cel ustawimy, ale no to jest nadal czarny ekran i wskazówki albo czarny ekran. Trochę dziwne. Ale generalnie te zegary są całkiem sympatyczne i mi się bardzo podobają, bo są eleganckie i bardzo czytelne. No i za chwilę przechodzimy do jazdy i ja o skrzyni powiem więcej, ale o samym drążku. To jest, moim zdaniem, jeden z najładniejszych drążków od skrzyni biegów, jakie w ogóle są w samochodach. Można się oczywiście nie zgadzać, bo to jest coś bardzo specyficznego, ale ja go uwielbiam, korzysta się z tego super i naprawdę wygląda to kapitalnie. To jest coś innego, coś bardzo fajnego. No i ostatnia rzecz z wnętrza dotyczy tego wielkiego panoramicznego dachu. Otóż chcę tutaj zwrócić Waszą uwagę na to,
no to sam zwróciłem, że jeśli odsłonimy sobie roletę, to zobaczcie, jak ten samochód, jakie sprawia wrażenie przestronności. Tu jest wtedy dużo szyb, dużo szkła, ten dach jest naprawdę ogromny i bardzo mi się to podoba, że ten samochód wydaje się wtedy taki naprawdę przestronny. Bardzo fajna sprawa. Ja nigdy nie byłem fanem szyber dachów, co prawda, ale takie okno dachowe zdecydowanie chciałbym mieć. No ale dobra, myślę, że wystarczy o wnętrzu. Przejdźmy do tego, co w tym samochodzie, a szczególnie w tej wersji, jest najważniejsze, czyli do samej jazdy. I tutaj zacznę od zawieszenia, bo myślę, że to może być aspekt, którego część z Was się nie spodziewa. Otóż jeśli kojarzycie Volvo z takimi komfortowymi, wygodnymi samochodami, które wręcz przepływają przez nierówności, to oczywiście takie modele tutaj są. Ale one raczej oznaczone są literką S, a nie XC60 na 21-calowych kołach. To zawieszenie w mojej ocenie jest cały czas komfortowe, ale jednak skręca w stronę zawieszenia sztywnego, szczególnie na jakichś poprzecznych nierównościach. Może powiem jeszcze inaczej. Grzesiek, którego chwilę temu widzieliście, jeździ na co dzień S60 z mniejszymi kołami i on po kilku jazdach tym modelem powiedział, że zdecydowanie bardziej pasuje mu charakter jego S60, ponieważ jest dużo bardziej komfortowe, bardziej miękkie. Ja natomiast zdecydowanie wolę takie zawieszenia, także po to o tym tak długo gadam, abyście wypróbowali to na sobie. Może jeszcze to sekundę rozwinę, bo przyszedł mi do głowy taki, nie wiem czy dobry przykład. Otóż zawieszenie w mojej ocenie jest trochę jak piosenka. Bo powiedzmy, że powiem takie zdanie: Justin Timberlake nagrał nową piosenkę i ona jest super. A ktoś przyjdzie i powie, że ona jest beznadziejna i nie da się jej albo jego słuchać. No i teraz pytanie, ta piosenka jest super czy jest beznadziejna? No właśnie, i trochę podobnie jest z zawieszeniami. To jest rzecz bardzo indywidualna i ja dlatego tyle razy o tym mówię, abyście sprawdzali to na sobie, bo to Wy będziecie potem jeździć tym samochodem, a nie ja, albo Grzesiek, albo ktoś inny z YouTube'a, więc dobierzcie sobie coś, co pasuje Wam. Dobra, o tym wystarczy, teraz spalanie. I tu jest rzecz całkiem ciekawa. Otóż jeśli można powiedzieć takie zdanie, że mój samochód pali 10 litrów, to by było super zdanie do tej wersji XC60. Dlaczego? Ano dlatego, że ja jeżdżąc na przykład po mieście, po Warszawie, kompletnie nie starając się osiągać jakichś niskich wyników, spalam praktycznie zawsze 9,5-10 litrów. Teraz mam 9,7 w trakcie tej jazdy, którą obserwujecie. Jak wyskoczę na szybszą drogę, to też mam 10. Ekspresówka to będzie powiedzmy 9, autostrada 10,5, tylko zaznaczę parę rzeczy. Te wyniki, o których przed chwilą powiedziałem, osiągnęliśmy jadąc w trasie w 4 dorosłe osoby. I myślę, że to jest bardzo istotne, bo tutaj może być różnie, gdybym jechał na przykład sam. Kolejna rzecz, ja się tu kompletnie nie staram, aby osiągać jakieś fantastyczne wyniki spalania, a parę razy mówiłem Wam w testach Volvo, że jeśli będziecie słuchać się tej takiej kropelki, która jest po prawej stronie i starać się jak najwięcej wykorzystywać prąd, o którym zaraz powiem, to da się spalać dużo mniej. Przerzucamy sobie skrzynię w tryb B, cały czas korzystamy z rekuperacji, staramy się jeździć ekonomicznie i można tu uzyskiwać naprawdę dobre wyniki. Natomiast jeśli nie chce Wam się tego robić, jeździcie po swojemu, niech się samochód martwi, czy jedzie na tym silniku, czy na tym, no to myślę, że takie wyniki na co dzień, około 10 litrów, powinniście brać pod uwagę. A skąd biorą się takie wyniki? No to zajrzyjmy pod maskę. I znajdujemy tu dwulitrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy, dysponujący mocą 253 koni mechanicznych. Wspierany jest on przez umieszczoną z tyłu 145-konną jednostkę elektryczną. I tak łączna moc, którą dysponuje wersja T6, to 350 koni mechanicznych i 659 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Samochód ten, jak to w Volvo, rozpędzi się maksymalnie do 180 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 5,7 sekundy. No i teraz widzicie, tu jest 350 koni, ten samochód waży ponad 2 tony, tu jest co napędzać, tu są dwa silniki, tu jest napęd na 4 koła, tu jest prawie 700 Nm i nie spodziewajmy się, że po rozładowaniu baterii, bo to jest ważne, będziemy tutaj jeździć o kropelce. No nie będziemy. Ale jeśli chcielibyśmy jeździć o... nie wiem o czym, bo to nie jest kropelka. Jeździć po prostu na prądzie. To. Producent obiecuje tutaj zasięgi na samym prądzie w granicach 80 km. Of course. Wyniki, które ja osiągałem, to jakieś 60, 50, w zależności oczywiście, czy to będzie zima, czy to będzie 40 stopni, w zależności jak będziecie jeździć, czy będzie rekuperacja i tak dalej, ale coś między 50 a 70 jest bardziej realne. Cały czas myślę, że to jest wynik wystarczający w większości z nas na co dzień.
jeździmy, wracamy do domu, podłączamy się do zwykłego gniazdka, mija jakieś 8 godzin i mamy znowu zasięg na samym prądzie, na jakieś 50-70 km. To powinno wystarczyć na kolejny dzień, na jazdę do pracy, szkoły, zakupy itd. I to będzie wtedy tryb bezemisyjny. Jeśli natomiast bateria nam się wyczerpie całkowicie, albo inaczej, tutaj bateria tak naprawdę do zera nie wyczerpuje się nigdy. Chociaż w tej chwili jak spojrzałbym, jaki mam zasięg na prądzie, to komputer pokazuje zero. Ale jeśli ta bateria się rozładuje i na samym prądzie nie będziemy mogli jechać na przykład 80 na godzinę, to ten samochód działa jak po prostu hybryda. Ja na przykład w tej chwili jadąc 20 na godzinę, jadę wykorzystując prąd. Chociaż teraz silnik się już na przykład włączył, więc pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że jak rozładujecie baterię albo komputer będzie wskazywał zasięg na prądzie zero, to jeździcie na samym paliwie. Nie. Jakieś toczenie się w korku, powolna jazda, to jest wtedy po prostu hybryda. Ale dobra, to tyle odnośnie prądu. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo wiem, że tego nie lubicie. Przejdźmy do samych wrażeń z jazdy. I teraz tak. Ten samochód ma 5 z hakiem do setki. To jest SUV. To nie jest samochód stworzony do sportu. Natomiast ja tym samochodem jeździć dynamicznie uwielbiam. Wiem, że to jest może trochę bez sensu, bo nie po to stworzono SUVy. Ja też miłośnikiem SUVów nie jestem, bardzo delikatnie mówiąc, ale to jest jeden z tych SUVów, które wręcz kojarzą mi się z dynamiką, kojarzą mi się z szybkością, kojarzą mi się może nie z zakrętami, bo ten samochód, prowadzenie jest spoko, ten układ kierowniczy jest precyzyjny, ale też pewnych rzeczy nie szukamy. Jak będziemy jechać na krętej drodze, czyli nie jedna zmiana kierunku, tylko lewo, prawo, to będziemy tutaj czuć, że ten samochód, ta karoseria się wychyla. Trzeba na to oczywiście uważać, ale same wrażenia z przyspieszania, z wyprzedzania tira, takie poczucie bezpieczeństwa, że to trwa ułamek sekundy, to jest coś fantastycznego. Jest tutaj chyba tylko jedna rzecz, która trochę burzy te fantastyczne wrażenia z jazdy w trasie, ponieważ w mojej ocenie gdzieś od 120 na godzinę, 140, tutaj robi się dość głośno. Być może część osób się ze mną nie zgodzi, ale ja uważam, że w takim samochodzie, takiej jakości, tej klasy powinno być trochę ciszej. Ale to tylko tyle. Cała reszta to jest coś niesamowitego. I może zanim do podsumowania, to żebyście mieli taką pełną wiedzę, to sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik Volvo XC60 w wersji T6 startuje od kwoty 264 900 zł za wersję Essential. Natomiast, szczególnie jak to w markach premium, taką cenę bardzo łatwo podnieść i model, który sam dla siebie skonfigurowałem, kosztowałby już ponad 360 000 zł. Zaznaczę tutaj, że mówię oczywiście o cenie katalogowej, nie uwzględniającej żadnych rabatów. No i dobra, teraz zobaczcie. Ja nie będę co prawda odnosił tego samochodu do jakichś Mercedesów czy BMW. Postaram się odpowiedzieć na to, o czym powiedziałem na początku, czyli czy warto dopłacać do T6 i kupić wersję T8. To żeby było jasne, ja w T8 jestem zakochany. Uważam wręcz, że to jest takie motoryzacyjne dzieło sztuki. Ten silnik jest przefantastyczny i gdybym kompletnie nie zwracał uwagi na budżet, to zdecydowanie wziąłbym T8. Natomiast cały czas twierdzę, albo może po prostu twierdzę, że T6 to jest i tak za mocny silnik do takiego SUV-a. Nie wyobrażam sobie, że komuś ta jednostka może nie wystarczyć i powie, że trochę za słaby, szkoda, że nie wziąłem T8. Nie wiem, jakie trzeba mieć wymagania odnośnie samochodu, odnośnie jego dynamiki, żeby czuć, że ten silnik jest za słaby. To jest przefantastyczna jednostka. Myślę, że zdecydowanie za mocna dla 95% kierowców. I ten wybór między T6 a T8 sprowadzałbym tylko i wyłącznie do kwestii pieniędzy. Jak masz kasę i tego nawet nie zauważysz, to bierz T8. Ale T6 powinno spełnić Twoje wymagania w 140%, jeśli można spełnić wymagania w 140%. Jak nie można, no to spełni tylko w 100. Przefantastyczny silnik i to będzie moja druga, troszkę mniejsza, ale nadal miłość, tak jak w przypadku T8. A, i bym zapomniał, jeszcze jedna rzecz odnośnie miłości. Nie ma tutaj nagłośnienia Bowers & Wilkins, jest Harman Kardon. Ja ostatnio chyba przy C40 mówiłem, że jestem zdziwiony, że gra tak sobie. Tutaj jest całkiem dobrze i też myślę, że to nagłośnienie powinno wystarczyć zdecydowanej większości kierowców, ale to jednak nie jest Bowers. Ja nadal od niego zaczynałbym konfigurację każdego Volvo, każdego, w którym jest dostępny. No i dobra, dajcie znać, jak Wam podoba się XC40. I może takie pytanie, czy widzicie w ogóle sens dopłacania do takiej wersji T8, czy po prostu kupowania SUV-a
z tak ogromną mocą? Czy to da się tutaj wykorzystać? I czy sami coś takiego byście zrobili? A może wręcz zrobiliście? Dajcie znać, pogadajmy w komentarzach. Ja tak jak zawsze poproszę o ocenę tego materiału, bo to mi po prostu bardzo pomaga. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!